Siema, witajcie w kolejnym odcinku na kanale, nagrywam to trzeci raz, więc naprawdę niech już wyjdzie mordy. Mam nadzieję, przepraszam was, witajcie w kolejnym odcinku z Pogadajmy o Kosmosie. Bardzo was przepraszam, że nie było tyle odcinków teraz, ile właśnie wam się pojawia. Bardzo wam za to was przepraszam. Niesamowite ujęcie Ziemi z ogromnej odległości, które wykonała sonda NASA. Więc tu standardowo pojawiają się trzy ostatnie osoby, które zasubskrybowały kanał, bardzo za to dziękuję. A wy, jeśli chcecie dołączyć do trzech ostatnich osób i się pojawić w następnym odcinku, to zostawcie teraz ten czerwony przycisk, żeby zmienił się w szary, wtedy możliwe, że się pojawicie, oraz zostawcie dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego materiału, oraz like, żeby ten film dotarł do jak największej liczby ludzi, jak zda. Więc zaczynajmy! Tworzenie obrazów odległych światów, galaktyk i gwiazd jest czymś, z czym NASA świetnie sobie radzi. Jednak niezbyt często agencja kosmiczna ma okazję zobaczyć Ziemię pod nowym kątem. Sonda Osiris-Rex koncentruje się najbardziej szczegółową analizą asteroid niż kiedykolwiek wcześniej, ale umożliwia także naukowcom spojrzenie na naszą rodzinną planetę z większego dystansu. Sonda dotarła do kosmicznej skały znanej jako Bennu pod koniec zeszłego roku. Później weszła na orbitę wokół asteroidy w założonym terminie, aby ostatecznie pobrać próbkę materiału z powierzchni Bennu w połowie grudnia. Instrument statku kosmicznego uchwycił obraz Ziemi. Trzy obiekty wyróżniają się na udostępnionym przez NASA materiale. W lewym dolnym rogu znajduje się Ziemia, podczas gdy tuż obok widzimy Księżyc. Znaczy większy punkt stanowi kula w prawym rogu kadru i... Nie jest to Słońce. Pewnie od razu wam się skojarzyło, że jest to Słońce, ale nie, to jest cel głównej misji Osiris-Rex, czyli Bennu. Asteroida wydaje się oślepiająco jasna, ponieważ odbija światło słoneczne, a monochromatyczne zdjęcie z NavCam dodatkowo poteguje ten efekt. Odległość sondy do Bennu wynosi tylko około 43 km, więc jest bardzo prześwietlona, wyjaśnił zespół Osiris-Rex na swoim blogu. Statek kosmiczny spędzi następny rok, a może nawet więcej czasu badając powierzchnię Bennu, zanim ostatecznie wyląduje, wyrwie próbkę skały, a następnie wróci na Ziemię, by dostarczyć ją naukowcom. To taki króciutki odcinek dzisiaj, krótki, ale taki na powrót. Chciałem, żebyście dzisiaj jeszcze ten film wleciał na kanał, bo po prostu nie wiem, czy zdążę go zmontować i postaram się, żeby dzisiaj jeszcze zdążył film, bo jutro w poniedziałek niestety nie mam czasu mordy i nie będzie filmu, ale już we wtorek wracam i we wtorek będziecie mieli filmik na pewno na kanale. Wiecie co, wiecie na pewno, bo teraz mam ferie i za bardzo mało mam czasu dosyć do nagrywania filmów, ale spokojnie, we wtorek postaram się też dla was zrobić live'a, więc szykujcie się. To by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się i piona! Он уже пробрался вдоль.